dobry wszystkim. Mamy czwartek. Ciężko się tak myśli o tym, jaki jest dzień, kiedy się nie poszło do pracy. Mamy dzień wolny, już z góry ustalony. Lia, proszę Cię. Jedziemy dzisiaj do Polski, bo w sobotę idziemy na wesele. Teraz jedziemy szybko jeszcze kupić co nieco w Primarku. A z tyłu mamy małe baby, takie roczne. Nie wiemy, czy ją zostawić w aucie i iść, czy może w ogóle zostawić ją tutaj i pojechać do Polski. Nie wiemy, tak się zastanawiamy. Mama, moje okno jest pokryte. Oj, Jezus Maria, straszne rzeczy. Także postanowiłam, że nagramy vloga z tego weekendu, pokażemy Wam, co robimy. Może trochę z wesela, jeżeli Państwo młodzi pozwolą coś tam nagrać. To będzie taki napięty grafik trochę, dlatego że lecimy dzisiaj do Poznania. Jutro musimy jechać załatwić paszporty. Lia, proszę Cię. W sobotę już mamy wesele i w poniedziałek rano musimy już jechać z powrotem do Poznania i do Wrocławia, bo z Wrocławia będziemy lecieć, a w Poznaniu, w Wrocławiu mamy rodzinkę, więc się spotkamy na kawę i będziemy wieczorem lecieć już do Anglii i we wtorek do pracy. Samolotem, to? Wysoko, czy nie? Tak. Cieszysz się? Idziemy teraz. Nie, a widzisz, że będziemy samolot dostały? Tak. Gdzie jest na śniadanie? Hot doga? Nie mogę jeszcze. Jest za duży. Za duży jest, mama ci pomoże. Oj, mama ci pomoże. Na. Udało nam się szybko spakować i teraz jedziemy na lotnicho. Udało tobie się szybko spakować. Ja jestem excited, ale już wiemy, dziadek z dużym brzuchem i babcia. No nie, tylko zobaczysz dziadka z dużym brzuchem i babcie, no. Ale idziemy do Jasetera. No jedziemy do samolotu i dzisiaj wieczorem będziemy już u babci i dziadka. Ale weźmiemy dziadko, no. Ale auto zostawiamy na parkingu. Wyjechaliśmy na lotnisko, zostawiliśmy auto. Mamy jeszcze 2,5 godziny do wylotu. Będziemy coś chyba zjeść i czegoś się napić i będziemy lecieć. Gdzie lecimy? A! Uważaj, no. Tak sobie teraz zdaję sprawę z tego, że ja chyba stąd tylko raz leciałam. Czekamy. A co ty jesz? Chipsy, tak? Zobacz, już puste. Uważaj, żebyś nie wylała soczku, tak? Tak. Nic się nie stało. Oglądamy samoloty. I Dawid pije piwerko. Mama pije San Pellegrino. Zapomniałam, jak bardzo lubię tą lemoniatkę. A to jest mój! W poprzedniej ciągle dłużej piłaś, co? No, odpiłam w poprzedniej ciągle, że pamiętam. Że miałeś zajawkę taką, sześć chłopaki kupowaliśmy cały czas. No. Z gryłeczką. Idziemy czekać na mojego tatę. Lia się nie może czekać na dziadka, aż dziadek z dużym brzuchem przyjedzie, tak? Tak, Lia? A czemu nie ma piesków tutaj? No, w środku piesek kupowali, no za to nie wtedy. No. Co jak piesek kupę zrobi w środku? Będziesz sprzątać? Nie.
Nie, na pewno to nie jest prawda. Poznań. Tam już nie byliśmy, teraz sobie tak w sumie zdałam sprawę, że ostatnio... Kiedy, Dawid, byliśmy w Polsce ostatnio? Rok temu, w maju. Rok temu, nie byliśmy aż tak dawno, nie? No, rok temu w maju. O, to nie aż tak źle. Idziemy usiąść i czekać. Nieładnie. No, nieładnie, nie? Nieładnie. Mogę robić za i kac. I ładnie. A mogę ja spróbować? No, to jest ciężko. Aha, jak przekręciłam, trzeba lekko. Za mało jest wody, trzeba trochę więcej wody. Ale ten nie niech to na YouTube będzie. Jest mojego męża, który próbuje znaleźć jakieś mielinki. Chciałam wam pokazać moje działki, moich rodziców, tak zwane RODOS. Tutaj zaczniemy od początku. Moje rodzice mają dwie takie działki. I tutaj idę do przodu, to ja. I teraz tak, tutaj wchodzimy i tu jest ta jedna taka działka, gdzie oni no głównie tutaj sobie coś tam sadzą. Tutaj jest bardzo mała taka szopka i nie wiem, co oni tam trzymają, jakieś narzędzia. No to nie jest szopka, w której siedzą, nie? A tutaj zaraz obok, tutaj tak jakby, tu jest jedna działka, a tu obok zaraz jest taka po skosie druga i to są obie działki rodziców, tylko że tam jest domek taki, że można ktoś sobie coś tam... Ktoś swoją gestykulację piękną zobaczyć, kiedy się namachasz tą ręką kobietą. Zaraz, Dawid, powiedz, co gdzie jest. Tutaj mamy maliny, które już trochę wyjedliśmy. No, podobno ta jedna tutaj. Wiesz? Dobra. Tutaj mamy wisienki, tutaj mamy jabłuszka, tutaj mamy dalej maliny i maliny, i maliny. I maliny. I teraz tutaj właśnie idziemy na boczek. I tutaj mamy no, kolejną działkę. Ta już nie jest nasza, ta jest tutaj nasza, nie? I tu mamy znowu wiśnie. Tu mamy agrest, tu mamy znowu maliny. Pójdę tutaj dookoła, może Dawid, chodź tędy. Tutaj mamy śliwki. Butelki. Tutaj mamy kibelek. Oczywiście nie ma tutaj wody ani prądu. Woda jest ze studni. Tu jakieś kwiatuszki, tu jakieś kamyczki. Tutaj, tu są dwie małpy, siedzą jakieś. Okej. Teraz akurat teraz zaczęło padać. Aż tak mocno nie upierdzę. Kwiatuszki, wiśnie. Tutaj jest studnia, potem tam jest kolejna, tam dalej. Wiśnie, kwiatuszki i teraz chodź, Dawid, na warzywka. Mamy 1000 łapek! No, Oliwia krzyczy, że ma być 1000 łapek w górę. A nie wiem, czy mamy tylu obserwatorów. No więc tak, co tutaj mamy? To jest fasolka, tak? Koperek, fasolka. No to widać tutaj, że jest fasolka. Na mnie tu jest Lusia. Cześć, Lusia. Cześć, Lusia! Tu mamy jakieś kwiatuszki, nie? Ja to nie jestem ogrodowa kobieta. Czosnek. Tu mamy czosnek i w ogóle dzisiaj po raz pierwszy zauważyłam, jak czosnek rośnie. Ja sobie nie zdawałam sprawy, że czosnek jest na górze. W sensie, że czosnek rośnie na górze. Myślałam, że czosnek rośnie w ziemi. W sensie, że ząbki czosnku są w ziemi. Także tu mamy seler, tu mamy lik, por. Pora. Pomodory. Tu mamy grilla tam. Tu mamy buraczki. A tu mamy marcheweczkę. A co to jest? No to jest matka petruszki. Pietrucha, tak? Pietrucha, no. Ale pięknie pachną grilla. Ja uważam, że taka działka to jest super sprawa. Co powiesz, Dawid? Co powiesz, Dawid? Rodzice spędzają tutaj cały czas. Ja bym mógł tu mieszkać. Pachnie jeszcze ten dym z grilla. No, a czasami nawet ty śpi, mimo że tutaj nie ma prądu ani nic. Ale kuchnię tam w środku, wam pokażę w ogóle, jak to wygląda. Będzie grill pyszny. Jest taki jedno pomieszczenie, gdzie jest rower. Pamiętam ten rower. Ma bardzo, bardzo stary. Takie narzędzia. Tu jest piętro, no, ale... Nie byłam. Wino się robi na piętro. Tutaj taką kanciapę mają. To jest w ogóle jeszcze z zewnątrz, nie? Winogronka się robi. O, winogronka jeszcze jest. To jest z zewnątrz. Jeszcze. Radio. Dresowe spodnie działkowe.
Mama, skąd masz prąd? Prąd. Nie ma prądu. To jak gotujesz? Na gazie. Na butli gazowej. Skąd masz prąd? Tata z tyłu na tyle, tata z tyłu na rowerze. Na rowerze biega, jeździ. I tu... Ale mam nadzieję, że niedługo będzie. Tam też o tym jest. No bo była... i woda fajna, ale woda w sumie to tam z filtru, znaczy nie, można, można filtrować wodę z tego, nie? Teraz byśmy robotę skończyli. Teraz nie, zaraz, proszę, żeby skopać. Nie, dzisiaj jest piątek. Proszę cię. Mówić jeszcze raz, mówić. Kiedyś jadą z Polski, a piszty były placy, jedźcie prawym pasem. Ja zauważam sama po sobie, że jak dłuższy czas jadę, po prostu tracę taką pamięć. Sobota, godzina 14. Dawid mnie właśnie wiezie na make-up. Do kościoła się spóźnimy, nie? Albo nie pojedziemy. Albo nie pojedziemy do kościoła i pojedziemy pod koniec pod, po prostu pod kościół i pojedziemy już na salę z wszystkimi. Jesteś excited? No, szczególnie na moje włosy. Cieszę. Włosy sobie wyprostowałam, plus tutaj sobie pofalowałam, ale wydaje mi się, że wrócę do domu po make-upie i szybko sobie mocno wyprostuję i z make-upem też inaczej się będzie wyglądać, więc aby było ok. I tak włosy już mam takie do podcięcia, więc one nie będą sobie tylejące się. Zobaczymy. Do później! Weselu. Mamy niedzielę, idziemy właśnie na działkę, a tylko na chwilkę, bo plecy mnie strasznie bolą. Jesteśmy zmęczeni, już jest godzina 24. Za dużo nie było pokazane z wesela, dlatego że w sumie pomyślałam sobie, że nie wiem, czy jest sens nagrywać, bo też później wstawiłabym i zresztą już nieraz miałam taką sytuację, że coś wstawiłam na vloga i potem te osoby do mnie pisały, które były widać, że nie życzą sobie, żebym ich gdzieś stawiała, bo na przykład niekorzystnie wyszły i tak dalej, więc wolę sobie oszczędzić takiego czegoś. Druga sprawa jest taka, że się dobrze bawiliśmy, więc no, ja nawet nie wyciągnąłem... Ja telefonu nie miałam za bardzo w ręce. Telefon wyciągnąłem podczas całego wesela, także tam, to znak, że wesele było dobre i... Tańczyliśmy, byliśmy na parkiecie, jak była muzyka. Do drugiej się bawiliśmy, nie? Ciężaróweczka. Do drugiej, no, nie, cieszę się, wszystko. Że już nie byliśmy duży, bo już byłam zmęczona, że mnie plecy trochę bolały. Byliśmy blisko wygrania jednej konkurencji. No. Bardzo blisko. O 4 pośladki za mało, no widzisz. Daliśmy radę, ale powiem szczerze, że jak szliśmy na wesele, to stresowałam się bardziej niż przed swoim, nie wiem dlaczego.
Naprawdę nie wiem. Oczywiście Natalii Habasikowi życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. I teraz są mężem i żoną i w ogóle nie wiem. Na razie ma tą działkę. Nie wiem, bo siostra moja ma dzisiaj urodziny. Potem planowaliśmy z Dawidem, bo nie mamy za bardzo dojazdu nigdzie. Myśleliśmy, żeby może gdzieś pojechać, ale nie mamy dojazdu. Nie mamy auta. Może się po prostu tylko przejdziemy we dwoje gdzieś, póki Lia może zostać z babcią na następny dzień, bo jutro już musimy jechać do Wrocławia, bo z Wrocławia lecimy do Anglii. Gdzie jedziesz? Halo, gdzie jedziesz? Do moich dziewczynki. Do twoich dziewczynek? Połóż tutaj do środka albo na papierek. Wracamy do Leksy? Nie! Leksy nie chcecie dać pogłaskać, tak? Leksy cieka z tobą. To nie lubi. Leksy nie tuli mnie. Chce cieka cały czas. No to się też cię nie tuliła przecież, nie? Co? Ty też nie lubisz mnie, jak kot ciekasz, jak Leksy? Ty też ciekasz jak kot? Koty nie szczekają, gwiazda. Weszliśmy do naszego samochodu, od razu lepiej, od razu fajnie i wygodnie i po prawidłowej stronie ulicy jeździmy. Jest godzina 21:43, jedziemy do domku. Nie wiem, czy będziemy robić jeszcze szybko jakieś zakupy, chyba nie. Chyba już jutro po pracy zrobimy, bo jutro rano do pracy, Lia do Sofii, niezbyt szczęśliwa, bo by chciała do babci. Bo babci można jeść słodycze i można robić wszystko. Mamy nadzieję, że podobał wam się vlog. Coś tam udało się, mam nadzieję, skleić. I jeżeli lubicie takie vlogi z naszego życia, to zostawcie łapki w górę. No, bo Marta niedługo na macierzyńskie może nagrywać, bo ja dużo czasu. No.